całe życie wychowany na zasadach MCP z miasta KDW z Kotliny Crew 2020. Sprawdź to, warto. Elo, siemanko. Tak, tak, bang, bang. Życie wychowane od małego według zasad. Wiem, komu dać szacunek, komu też podana graba. Kogo mam uważać za frajerstwo, kurestwo, za ulicznego chama. Rodzice uczyli mnie, z kim mam się nie bratać, za czym, za kim mam nie latać. W rabrze ze swoimi braćmi robię cały czas uliczny atak. Całe życie rodzice uczyli mnie i brata. To w życiu dobre, a co złe może nas spotkać. Całe życie wychowany także na ulicznych zasadach, ulicznych zwrotkach, że z frajerstwem i kurestwem się nie rozmawia. Także się nie gada, że do wrogów mówi się głośno, macie stąd wypierdalać za mało lata. Różne krzywe akcje się robiło na osiedlowe bójki, także się łaziło. Całe życie wychowany według zasad, także wiem, kto mieszka w moim mieście, w kamienicach, ciemnych osiedlowych bramach. Umie rozpoznać, kto jest ziomek, kogo mam za zwykłego drania oraz chama. 7-4 KDW Ciebie wita. Możesz posłuchać ode mnie i od moich braci, co mamy ci do przekazania na liryczą u uliczek tutaj bitach. Ja i oni całe życie wychowani na zasadach. U nas nienawidzi się też niebieskiego gada, z nimi także się nie rozmawia. Ja z moimi braćmi trzymamy uliczne zasady, bo to podstawa. Kto ich z nami nie trzyma, czeka go surowa, to uliczna kara. U nas to frajerstwo mówi się głośnie, dobra nara, weźcie wypierdalać. Całe życie wychowany według zasad, to o czym nagrywamy, z tego nie interesuje nas w ogóle kasa. Robimy to dalej, nie ma bata. Nasz przekaz niesie się po europejskich, jak i polskich atach. Nie jedna szmata próbuje nam zaszkodzić bardzo mocno, rzuca nam kłody pod nogi tutaj non stop. Cieszę swoją frajerską mordę, że niby jej to mocno wyszło, a tu mocny ząg. Jak jest mi tutaj przykro, w rapie wychowany na zasadach, nigdy się nie ugnę, nawet tej niebieskiej frajerskiej kurwie, która także próbuje krzyżować nam nasze uliczne plany. Ten temat w rapgrze jest dawno przez moich braci na habitach, jest mocno kontynuowany. Prawdziwi uliczni rahaperzy są wychowani według zasad. Przed ręką oczy przysłoniła tylko kasa. Można odróżnić bardzo szybko, kto jest raper, a kto jest zwykłą dziwką, co za hajsem tylko lata. Na fejmie buduje swoją relację z ludźmi, staje oto branży, liczy ile po każdej płycie przychyb będzie motyw na YouTubie oraz ile z tego wpadnie. Każdy szmaciarz chyba nie jarzy, że robi z siebie dziwkę, bo każdym solowym numerze po solowej płycie już raczy się hepiwkiem. Moim zdaniem robi z siebie dziwkę, wszystko to wygląda bardzo lipnie. On powinien zająć się nagrywaniem i swoim własnym skillsem. Wychowani według zasad, w rapże jak na drodze, wiele może być, może nie powodzeń.